Tak, head tracker od profesora. Działający. Sora System by Zbik. I Speedlab. A tutaj jak działa head tracker. Możemy go zresetować. O, pyk. I mamy. I teraz w lewo, w prawo. W dół. Tak, oczywiście mogę przejść tak samo na sterowanie ręczne podczas lotu, wyjmując tą wtyczkę. Tutaj w tym pudełku znajduje się Expander by Miś. Tutaj możemy wyciągnąć wtedy head trackera i możemy przejść na sterowanie joystickiem. O. Tu bliżej trochę. No. Tak. I dual rate. Pełne wychyły. Penguin, przełożenie 2:1, dual rejcik, o, mały joystick, oczywiście po wciśnięciu joysticka z powrotem możemy przejść na sterowanie head trackerem, które mam przymocowane do gogli Z800. Tak, tu baza, oczywiście baza stoi na nóżkach, tracking mój zrobiony, tutaj dodatkowa koniczynka na 2-4, latam wideo, kompasik wbudowany, tak to wygląda, wszystko ground station by Zbik Diversity, moje tutaj jest, zrobiłem dwukanałowe na 1.2 i na 2.4, oprogramował mi je Miś, także mogę tutaj kolegów podglądać na 1.2, na 2.4, pełny zasięg, pełna częstotliwość. Nagrywarka. No i to by było wszystko tutaj. O, jeszcze możemy resetnąć.